Witajcie moi kochani. W dniu, kiedy nagrywam ten filmik, jestem już od 2 tygodni w domu po wielomiesięcznym pobycie w szpitalu. Niestety siedzę na wózku inwalidzkim, no ale na ten moment tak trzeba. Powoli moja sytuacja się normuje, jeśli chodzi o funkcjonowanie w domu, więc ten czas tych kilkunastu dni chcę wam podsumować. Jak na razie osoby, na których pomoc przed wyjściem ze szpitala liczyłam, mnie nie zawiodły. Nadal mnie odwiedzają w miarę swoich możliwości i pomagają mi. Na przykład robią zakupy, robią przepierki, jeśli tego potrzebuję, czy inne kwestie. Dodatkowo 3 razy w tygodniu przychodzi do mnie pani z MOPS-u i też mi pomaga. Nadal jeżdżę normalnie 3 razy w tygodniu na dializę. Mimo, że jestem na wózku, ale tutaj też otrzymuję odpowiednią pomoc. Kolano i kikut się goją. Mam też cały czas kontakt z lekarzami w tej sprawie, z chirurgami. Regularnie widzę się z chirurgiem, który ogląda moje rany. I właśnie na bazie jego słów wiem, że jest coraz lepiej i idzie ku dobremu. Dodatkowo zawsze jak mnie coś zaniepokoi, jeżeli chodzi o rany na nogach i na kikucie i na kolanę, mogę poprosić o pomoc w kontakcie poza planem wizyt z chirurgiem na mojej stacji dializ i wiem, że od lekarzy czy pielęgniarek taką pomoc otrzymam. Dodatkowo pewne kwestie się klarują, tutaj mam na myśli sprawy urzędowe, pocztowe i tym podobne. Tutaj na szczęście wiele tematów można załatwić przez telefon czy za pomocą wysyłanych maili, bo jednak w wózku utrudnia wyjście z domu, załatwienie ich osobiście. Jeżeli jest potrzeba, że trzeba się pokazać osobiście, to proszę, żeby albo urząd przyszedł do mnie, albo wysyłam kogoś z moim upoważnieniem do działania. Ale skoro tak można, czy przez pełnomocnika, czy z upoważnieniem, czy mailowo, czy telefonicznie, to wydaje mi się, że trzeba z tego po prostu korzystać. Dodatkowo działam w kwestii moich tematycznych kanałów na YouTube. Kanały te mają na celu upamiętnienie oficerów pomordowanych w ramach zbrodni katyńskiej, ich krewnymi oraz związane z miejscami patriotycznymi w Polsce z naciskiem na harcerstwo, ale tutaj filmiki patriotyczne szeroko pojęte. Myślę też o reaktywacji drużyny harcerskiej, ale to tutaj czas pokaże, jak to wyjdzie. Linki do kanałów i do filmików związanych z drużyną harcerską, czy też z kanałami, będą w opisie i w przypiętym komentarzu. Zapraszam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania wszystkich moich kanałów, także tego. A na razie do zobaczenia i trzymajcie się cieplutko. Pa!